Przebieszowice, wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim w powiecie kłodzkim w gminie Lądek-Zdrój. Miejscowość leży przy drodze Lądek-Zdrój-Kłodzko w dolinie Białej Lądeckiej. Trafić tutaj łatwo, nieco gorzej ze znalezieniem zamku położonego nieco z boku wsi. Udokumentowana historia zamku w Trzebieszowicach sięga XV wieku. Pierwotna siedziba rycerska wzniesiona na skalistym brzegu rzeki Białej Lądeckiej była budowlą kamienno-drewnianą o charakterze obronnym. Do naszych czasów z tamtej budowli przetrwały fragmenty kamiennych ścian w piwnicach. Już w XVI wieku na ruinach siedziby rycerskiej zaczęto wznosić renesansowy dwór z wewnętrznym dziedzińcem. Dwór budowano etapami w latach 1550-1625, ale zasadniczy zrąb budynku ukończono w roku 1613. Dwór należący wraz ze wszystkimi majątkami trzebieszowickimi do rodu von Reichenbachów nazwano Steinhof, co można przetłumaczyć jako kamienny dwór lub zamek na skalę. Drugim rodem, który niezwykle mocno wpisał się w historię zamku na skalę, byli mieszkający dotychczas w jednym z irlandzkich zamków, a posiadający francuskie korzenie Walisowie, którzy rezydencję w Trzebieszowicach nabyli pod koniec XVII wieku. Trzebieszowice były pierwszą i główną rezydencją Walisów na ziemi kłodzkiej. Modernizację starego, renesansowego dworu rozpoczęto najprawdopodobniej jeszcze na polecenie zmarłego w 1689 roku Georga Oliwiera barona von Wallis. Zmieniono wówczas wygląd rezydencji od strony rzeki, od południa i głównej wiejskiej drogi. W efekcie przebudowy powstał nowy człon zamku ze stajniami i dwupiętrową oranżerią na piętrze, a także nowa wieża. W XVIII i XIX wieku zamek w Trzebieszowicach należał do największych atrakcji ziemi kłodzkiej, leżących na szlaku okazałych rezydencji nad Białą Lądecką. Zwiedzali go chętnie nie tylko kuracjusze z Lądka, ale także podążający do tego Zdroju turyści. Lądek-Zdrój należał w owym czasie do najmodniejszych światowych kurortów, a jego walory stały się szczególnie znane i popularne po udanej kuracji króla pruskiego Fryderyka II, który zawitał do Lądka w sierpniu 1765 roku. Kuracjusze z Lądka-Zdroju docierali do Trzebieszowic najczęściej promenadami. Jednym z pierwszych punktów takiej wycieczki był zazwyczaj zamek, gdzie oglądano zwierzyniec i ogród, w którym prezentowane były rzadkie i egzotyczne rośliny. W 1783 roku majątek dóbr trzebieszowickich, liczący ponad 1000 hektarów, będący największą posiadłością w hrabstwie kłodzkim, Oliver von Wallis sprzedał hrabiemu Ludwikowi Friedrichowi von Schlabrendorf. W 1813 roku zjechał do Lądka-Zdroju król pruski Wilhelm III, któremu towarzyszyły rodzina i liczna świta, a wkrótce potem dołączył do nich car rosyjski Aleksander. Pomimo innych bardzo atrakcyjnych miejsc, swoje urodziny król postanowił wyprawić jednak w Trzebieszowicach. Tworzenie wspaniałych osi widokowych na park,
rzekę, wieś i okoliczne wzniesienia było jednym z głównych motorów ostatniej wielkiej przebudowy zamku na Skale w latach 1903-1905. Zleciła ją mająca francuskie pochodzenie hrabiowska rodzina Chamart-Harbouval, która przejęła dobra po Schlabrendorfach. Powstał wówczas wspaniały salon wyłożony boazerią w stylu secesji i neorenesansu. Zachwycają w tym wnętrzu drzwi z secesyjnym ornamentem, na którym wyrzeźbiono panią tego zamku. Według znawców ten element wystroju zamkowych wnętrz wart jest tyle, co dobrej klasy Mercedes. Do salonu prowadzi wejście z korytarza, z którego rozpościera się widok na dawny dziedziniec zamkowy. Szczególny podziw zwiedzających budzi bogato rzeźbiona drewniana klatka schodowa, nawiązująca układem przestrzennym do dojrzałego baroku wiedeńskiego. Wyłożona szlachetnym drewnem, finezyjnie rzeźbiona, pokazuje, jak wyglądały zamkowe wnętrza w czasach przed II wojną światową. Zamkowy park należy do najciekawszych tego typu założeń na terenie Śląska. Znajduje się tutaj wiele pomnikowych okazów drzew i krzewów. Fachowe opracowania i ekspertyzy mówią m.in. o 20-metrowych cyprysikach japońskich, liczących po prawie 200 lat świerkach syberyjskich oraz równie wiekowych klonach i jaworach. Zobaczyć można tutaj gigantyczne i bardzo stare sosny wejmuty, trudny w hodowli cyprysik błotny, czarną sosnę, japoński miłożąb oraz rzadkie odmiany daglezji. Obecnie zamek na Skale jest czterogwiazdkowym hotelem i zachwyca klimatem odrestaurowanych XVI-wiecznych wnętrz oraz przepiękną scenerią. Duża w tym zasługa firmy, która w ostatnich latach przeprowadziła gruntowną rewitalizację obiektu, dzięki czemu zabytkowa posiadłość nabrała nowego blasku. Porównanie, które mi jest dane, bo ja uczestniczyłem w całym procesie inwestycyjnym rewitalizacji tego obiektu, założeń jego parkowych także, no to są kolosalne zmiany, które tutaj nastąpiły, z tym, że te zmiany idące w dobrym kierunku, bo poprawiające założenia historyczne, doprowadzające je do pewnych standardów historycznie obowiązujących. Zbigniew Noiszewski podkreśla, że w niełatwym procesie rewitalizacji zabytkowych obiektów niezwykle ważna jest historyczna poprawność zaplanowanych do przeprowadzenia prac. Dzięki czemu, pomimo zmiany funkcji użytkowych rezydencji, jej wnętrza nie zatracają zabytkowego klimatu, od czego w dużym stopniu zależeć może sukces finansowy przedsięwzięcia. Poprawność historyczna, która jest cechą i warunkiem sine qua non przy realizacji takiego założenia, daje później ten sukces, że obiekt, który został zrekonstruowany, dostosowany do potrzeb hotelowych, jest w swojej materii nienaruszonym produktem, nazwę tą, produktem historycznym. To nam się udało niewątpliwie. Uzyskanie tak ważnej w procesie rewitalizacji zabytkowego obiektu poprawności historycznej nie jest możliwe bez zespołu fachowców. Współcześni nabywcy zamków i pałaców przy ich odnowie bardzo często popełniają błąd polegający na zbytnim zaufaniu swojej wyobraźni i pomysłowości, podczas gdy najbardziej potrzebna jest wtedy rzetelna, specjalistyczna wiedza. Przygotowując się do takiej pracy, najpierw były studia materiałów ikonograficznych. Cała rewitalizacja w dobrym tonie została przeprowadzona pod nadzorem specjalistów, czy to
architektury wnętrz, historyków sztuki czy specjalistów krajobrazu zabytkowego. Tutaj posiłkując się, wspierając się z tymi siłami fachowymi, dokonaliśmy wspólnie rekonstrukcji obiektu i dostosowaniem jego do potrzeb hotelowych. W przypadku zamku na Skale rewitalizacja, choć kosztowna, nie wymagała jednak zbyt wielu zabiegów specjalnych, polegających na usuwaniu wątpliwych upiększeń obiektu naniesionych w epoce PRL-u. Pomimo, że w czasach powojennych w zabytku mieściło się Państwowe Gospodarstwo Rolne, a następnie szpital psychiatryczny, zamkowe zabudowania zachowały się w niezmienionej formie. Miał szczęście nawet, że nie widać przy nim pewnych naniesień architektonicznych z lat radosnej twórczości PGR-owskiej, tak ujmijmy to, gdzie nie widać przybudówek, nie ma czworaków, a więc czystość formy w połączeniu z parkiem jest naprawdę imponująca. Niewiele jest takich założeń pałacowo-parkowych w Polsce, gdzie ta czystość formy naprawdę jest zachowana. Pomimo, że zamek na Skale funkcjonuje obecnie jako luksusowy hotel, jego właściciele i administratorzy bardzo chętnie witają w zabytkowych murach turystów, którzy często odwiedzają obiekt, zwabieni jego bogatą historią, bardzo wyraźnie wpisaną w dzieje ziemi kłodzkiej. Otwartość obiektu jest tutaj stawiana przez nas na piedestale. Dlatego, że realizując misję hotelową, realizujemy jednocześnie misję przybliżenia tego obiektu turystom. Turyści, którzy przyjeżdżają, są przez nas oprowadzani. Pokazywane są miejsca, które myśmy odnowili, zrekonstruowali. Nie pobieramy za to żadnych opłat, dlatego że realizujemy ową misję historyczną, a misja hotelowa się sama zrodzi, bo oni później przyjadą jako goście. W szczególnym kontekście zamek na Skale w Trzebieszowicach jest wspaniałym przykładem jednoczącej się Europy. Władały nim najwspanialsze rody słowiańskie, pruskie, walijskie i francuskie. Przez wiele lat pełnił rolę arystokratycznego ośrodka Lądka Zdroju, należącego do najwodniejszych na świecie uzdrowisk, oraz stanowił rodowe gniazdo właścicieli dóbr ziemi kłodzkiej.